Siemaneczko, ziomeczki. W dzisiejszym odcinku jestem na szybkim treningu enduro, gdzie tata będzie mi pokazywał różnego rodzaju triki, które ja będę musiał spróbować. Więc na pewno będzie dużo gleb i na pewno będzie śmiesznie, jak zawsze, tutaj, wiecie co zrobić. No i jedziemy. Dobra, to zaczynamy od jazdy na jednym kole, czyli wheelie. Nauczysz się slow wheelie, czyli wolnej jazdy na jednym kole, na tylnym kole. Żeby jeździć wolno, tak naprawdę na jednym kole, musisz wyczuć balans. Balans na rowerze masz zarąbiście wyczuty, w związku z tym nie powinieneś mieć z tym kłopotu. Żeby podnieść przednie koło, musisz tak naprawdę zrobić trzy rzeczy. Palec na sprzęgle, obie ręce na kierownicy, noga na podnóżku, trzymająca tylny hamulec. I zrób to w ten sposób. Żeby podejść do jazdy na jednym kole, spróbuj nacisnąć i przesunąć koło albo lekko podnieść w bok. Spróbuj to zrobić. Spróbuj usiąść i obrócić go 90 stopni, tak żeby przód był do strony tego. No, już prawie ci idzie. No teraz musisz po prostu dołożyć sprzęgło i gaz. Czyli wciskasz, popuszczasz sprzęgło. W momencie, kiedy zaczyna ci chwytać, to już wiesz, że to jest ten moment. Żebyś nie musiał robić całego ruchu. Tak, chodzi o to, że sprzęgło masz trzymać w tym miejscu i puszczasz. A jak ci wyskoczy za mocno, to masz go po prostu rzucić. Motocykl jest mało istotny. Ważne jest to, żeby tobie nie zrobił krzywdy. Okej, to pierwsza próba. No to druga próba. Teraz było ok, ale za mało gazu trochę. Ale cię pociągnęło? Teraz mnie pociągnęło i byłem tak, ale ławiłem sprzęgłem. Jeszcze raz. Cóż, tak też bywa. Szkoda, że nie mam rozrusznika, bym sobie tylko cyk i by było. Ale jeszcze trochę się nakopię. Coś mi się wydaje. No do 150, zanim dorośniesz, to trochę potrwa, a tam dopiero z rozrusznik. No. To było dobre. To było dobre. To było bardzo dobre. Ale już tak, wiesz, poczułem, że oj, za wysoko na razie i puściłem, ale jeszcze raz. No! Ale dobre to było, o kurde! No, pełna kontrola, idealnie. No, to było mega! A, jeszcze raz! Zaczynam się bawić tym już! No, powiem ci tak, już zaczynam ci idzie. Zaczynam się bawić tym już! No właśnie, na tym to polega. Ale zarąbiście. Złapałeś podstawę i to jest najważniejsze, w związku z tym teraz
trzeba to no, niestety katować, nie? Już wiesz, na czym to polega, już złapałeś ten rytm, no. Już wiesz, jak co z czym połączyć. Teraz musisz tylko to trenować. Jak to wytrenujesz, to już będziesz jechał bez problemu. Dobra, nie ma co męczyć tego, bo już pewnie sprzęgło, już pewnie łapska od wciskania sprzęgła, od dociskania cię bolą. W związku z tym jedziemy dalej się pobawić. Pojedziemy inne triki. Inne triki. No, well done. Thank you. Hop, tutaj. O, ale podjazd fajny. No dobra, jesteśmy już w kolejnym miejscu, ale po co my tu przyjechaliśmy i co będziemy robić? Jak widzisz, tutaj jest mała górka zacieniona, w związku z tym można się fajnie pobawić. No. Więc będziesz się tutaj uczył jeździć na trakcji, czyli robić eski na podjeździe. Góra, dół, lewo, prawo, delikatnie, balansując motocyklem, tak jak rowerem i operując sprzęgłem. Tutaj musisz jechać bardzo delikatnie, bardzo powoli, nie zrywać. Czyli jedziemy. Wszystko na jedynce chyba. Okej, jedziemy za tatą, na stojąco ładnie. Powolutku. Nie zrywamy trakcji. Okej, ojojojoj. No to tutaj na piasku będzie ciężko. Ale się wyratowałeś. Ale na szczęście, zobaczcie, miałem gogle. Tutaj są, akurat jest to taki model, że jest szybka, kuloodporna, zobaczcie. I nic się nie skaleczy w oko. To jest dobre. No, bo wleciałeś tam, kurde, no, poleciałem tam w krzoje. Nie było przyjemnie, ci powiem. O, no. Ale gogle uratowały. Żeby ruszyć pod górkę, trzeba złapać trakcję. Czyli musisz zrobić dokładnie to samo, co przy jeździe na jednym kole. Mhm. Tylko nie docisnąć przód, tylko tył. Czyli z dupy musisz uderzyć z tyłka w siedzenie i puścić sprzęgło. O kurde, nieźle! Teraz ja spróbuję. No dobra. A wiesz, jaki błąd zrobiłeś? Co? Wiesz, jaki błąd zrobiłeś? Tak, podniosłem już to koło. Bo tu mnie z tego korzonka wybiło. No dobrze, że wiesz, jakie błędy robisz, bo to jest najważniejsze. Poćwiczone, pobawione, więc teraz czas do chaty. A wy dajcie znać w komentarzach, jak mi poszła jazda na jednym kole. No i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.